Dzień dobry, witam ze Spytkówek. Mamy połowę kwietnia, jak Państwo widzicie, jestem przygotowany do lustracji poletek. Warunki mamy właściwie jesienne, bądź wczesnowiosenne. 4,5 stopnia Celsjusza, jest wiatr. Zobaczymy, w jakiej kondycji znajdują się nasze odmiany. Pierwsza w kolekcji odmiana to odmiana Tora, odmiana zarejestrowana w 2015 roku. Gości już od wielu lat na polach plantatorów rzepaku. No, szczególnie ceniona jest za głęboki system korzeniowy, który zabezpiecza wodę i składniki pokarmowe, szczególnie w latach, kiedy mamy do czynienia z okresowymi suszami. Ponadto jest to odmiana, która jest bardzo zdrową odmianą. Oprócz szeregu pozytywnych cech prozdrowotnych posiada również tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy, który od 2016 roku sprawia spore problemy gospodarcze i wpływa na obniżenie plonu. Odmiana, którą dedykujemy przede wszystkim na stanowiska słabsze, średnie, takie, w których możemy spodziewać się okresowych niedoborów wody. Odmiana bardzo stabilna, jeżeli chodzi o plonowanie, jeżeli porównujemy rok do roku. Idąc dalej, widzimy odmianę Duke. Jest to odmiana, która od kilku lat jest odmianą wzorcową w doświadczeniach, które prowadzone są przez Coboru. Odmiana, która charakteryzuje się tym, że oprócz szeregu pozytywnych cech, jak wysoka zdrowotność, wysoka zimotrwałość, posiada również gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy w połączeniu z genem odporności na suchą zgniliznę kapusty z genem RLM7. Ponadto jest odmiana, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na osypywanie się nasion. Jest to jedna z naszych czołowych odmian, jak Państwo widzicie. Charakteryzuje się też bardzo dobrym wigorem, bardzo szybkim startem w okresie wiosennym. To jest odmiana, która średnio wcześnie kwitnie i średnio wcześnie dojrzewa. W minionym sezonie wprowadziliśmy do sprzedaży odmianę Temptation. Jest to nasza kolejna propozycja z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Jest to odmiana, która średnio plonuje na poziomie 123% wzorca. Zeszły rok plonowanie na poziomie 124% wzorca. Jest to propozycja na stanowiska średnie i słabsze. Z tego względu, że to jest odmiana, która podobnie jak Atora jest bardzo zdrowa, ale też ma bardzo mocny, silny, głęboki system korzeniowy, co zabezpiecza ją przed niedoborami wody w tych okresach, kiedy mamy okresowe susze, które w naszych warunkach klimatycznych zdarzają się coraz częściej. Mamy nadzieję, że w przyszłości odmiana ta zastąpi najprawdopodobniej odmianę Atora, z tego względu, że też podobnie jak Atora jest dedykowana na stanowiska średnie w kierunku słabszych, na których potrafi sobie bardzo dobrze radzić.